Dzień dobry, witajcie. Marcin Cicowski, zapraszam na program Rozmowy Rakietowane. Tutaj zanurzamy się w bezmiar świata badmintona. Dzisiaj naszym gościem będzie kilkukrotny medalista Mistrzostw Europy zarówno w deblu, jak i w miksie i nawet złoty z 2012 roku w grze mieszanej, Robert Mateusiak. No to co? Zaczynamy. Cześć Robert, dawno Cię nie widziałem. Cześć Marcin, również cześć. Fajnie dawno się zobaczyć po długim czasie. No i nie ukrywam, że tak na wstępie, tak jak już wiedziałem, że się spotkamy, to nie jest ustawiane, od razu mówię, Robert nie wie o tym, że z góry wiedziałem, że muszę Cię zapytać o ten 2012 rok jako pierwszą rzecz. To doświadczenie w pewnym sensie nas łączy. Ty wiadomo grałeś, ja wtedy to komentowałem. Minęło 12 lat. Wszyscy, którzy się interesują badmintonem, wiedzą, słynny ćwierćfinał z Chińczykami, gra na przewagi. Czyli aż tak z grubej rury idziesz, zaczynamy, okej. Okay. Znamy się wiele lat, to ja pamiętam, że po tym Londynie nie było okazji, zresztą ja też nie mam takiego zwyczaju, żeby wiesz, o to pytać sportowców, no bo z jednej strony to był super występ, wiele osób o tym pamięta, a z drugiej strony no właśnie ta gra na przewagi, 21-23, bliskość tego zwycięstwa, no na pewno u sportowca, tym bardziej ambitnego, który zawsze walczy o najwyższe cele, powoduje jakiś stres, jest no, jakimś trudniejszym doświadczeniem. I to moje pytanie jest właśnie takie, tak szczerze, ile czasu Ci zajęło właśnie po tym Londynie, żeby już przestać o tym myśleć i nie rozpamiętywać tego? Powiem tak, ja dalej o tym myślę. To nie jest tak, że nie da się o tym nie myśleć, jeśli chodzi o sam taki, nie wiem, taką żałobę czy ból, który towarzyszył. To były długie miesiące, długie noce, nie chcę powiedzieć, że nieprzespane, ale śniła się ta lotka. Mimo tego, że naprawdę ten turniej, te igrzyska wspominam bardzo dobrze i mam naprawdę wiele, wiele dobrych wspomnień, to oczywiście ta jedna lotka, która zdecydowała o tym, że nie znaleźliśmy się w strefie medalowej. Ja ten mecz rozkładałem na czynniki pierwsze wielokrotnie, co bym zrobił inaczej, jak podeszliśmy taktycznie od samego początku, nawet powiem taką rzecz, że od momentu losowania stron, my mieliśmy już wybraną stronę, mieliśmy ustawioną taktykę z Nadią, na której stronie zacząć, bo wiadomo, w każdej dużej hali jest gdzieś tam podkręcona klimatyzacja i może to brzmi śmiesznie, że gra się z wiatrem, bądź pod wiatr, tak. Ale mówię na skróty oczywiście, bo delikatne tam zawirowania były. Jedna strona po prostu jest szybsza, druga wolniejsza i zawodnicy wiadomo, że niektórzy patrzą na to, niektórzy nie. My byliśmy, jeśli chodzi o gry podwójne, to było ważne przede wszystkim w kontekście Chińczyków, którzy wiedzieliśmy, że są bardzo mocni w ataku, szczególnie Xu Chen, która atakowała bardzo mocno. I to był taki mecz, na który się przygotowywaliśmy, jak już poznaliśmy grupę, jak potem z tej grupy można wyjść, na kogo trafić. To było wszystko wtedy jeszcze można było przewidzieć, bo pamiętajmy, że Londyn to były ostatnie igrzyska, gdzie do ćwierćfinału wychodziło się i można było przewidzieć, na kogo się trafi. Później ten system został zmieniony w sumie po dużym skandalu w Londynie, tak. Gdzie chińska para damskiego debla przegrała niespodziewanie w grupie i później zaczęły się mocne kombinacje, ale może... Pamiętam, ale tak. Pamiętam, że był właśnie spory skandal. Spory skandal, trzy pary. Chińska, faworytki do medalu, do złotego medalu, chińska para, koreańska i indonezyjska zostały zdyskwalifikowane. I tym samym sposobem para rosyjska, Wisłowa, Sorokina grały z Kanadyjkami o medal i zajęły trzecie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Nie ujmując oczywiście im niczego, ale taki system jeszcze po prostu był. Wracając do naszego meczu, no to wiedzieliśmy, że grupa mieliśmy przede wszystkim strasznie trudną, ale my byliśmy z Nadią przede wszystkim, trzeba powiedzieć, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego turnieju. Trener Kim Yo-man przygotował nas fenomenalnie. Ja się fizycznie w wieku 36 lat, to też trzeba podkreślić, czułem się najlepiej w swojej wieloletniej karierze. Byłem przygotowany na długie, ciężkie pojedynki i takie mieliśmy w sumie od samego początku. Mieliśmy ciężką grupę, bo mieliśmy Japończyków, z którymi gdzieś tam w sezonie 2-3 razy przegraliśmy minimalnie po przedłużeniu, ale mimo wszystko w trzech setach przegraliśmy. Mieliśmy naszych ulubieńców z Danii, Fischer, Petersen, z którymi toczyliśmy często bardzo często wyrównane boje, raz jedną, raz drugą. I Kanadyjczyków,
która była, to była para wtedy najsłabsza i wiedzieliśmy, że musimy po prostu wygrać z Japończykami, najlepiej z Duńczykami. Zaczęliśmy od meczu z Japończykami, pamiętam od razu z grubej rury i to był praktycznie mecz o wyjście z grupy, bo wiedzieliśmy, że tego meczu nie możemy przegrać. Ale Japończycy okazało się, że byli bardziej zdecydowanie, bardziej zestresowani niż my. Wykorzystaliśmy to, wygraliśmy w dwóch setach, aczkolwiek w drugim secie na przewagi. Już troszeczkę ochłonęli, zaczęli nas gonić, ale końcówki zdecydowanie po prostu Japończyk przede wszystkim nie wytrzymał i wygraliśmy ten pierwszy bardzo ważny mecz i drugi do drugiego meczu przystępowaliśmy z Duńczykami i to był mecz praktycznie o pierwsze miejsce w grupie i chcieliśmy za wszelką cenę ten mecz wygrać właśnie, żeby wyjść z pierwszego miejsca i uniknąć tych potencjalnych Chińczyków. Niestety to się nie udało, przegraliśmy w trzech setach po bardzo wyrównanym pojedynku. Ostatni pojedynek w grupie wygraliśmy z Kanadyjczykami już zdecydowanie i wiedzieliśmy, że wszystkie siły już i myśli muszą być nastawione na Chińczyków, z którymi nie wygraliśmy do tego pojedynku ani razu. Przegrywaliśmy zdecydowanie i wyraźnie, tak trzeba powiedzieć. Bardzo niewygodni oni byli, ale igrzyska to jest całkowicie inny turniej, także byliśmy bardzo zmotywowani, chcieliśmy im zaskoczyć i wiedzieliśmy też po nich i widzieliśmy nawet na początku spotkania, że mimo tego, że oni gdzieś po drodze w tych latach i w bieżącym roku wygrywali z nami, nie byli pewni tego zwycięstwa, dlatego chcieliśmy ich zaskoczyć taktycznie. Troszkę odmieniliśmy swoją taktykę wyboru kortu przy losowaniu. Stwierdziliśmy, że chcemy tego pierwszego seta grać na lepszej stronie, a nie kończyć właśnie na lepszej, bo chcieliśmy w pierwszym secie ich zaskoczyć, żeby wygrać, żeby wprowadzić atmosferę niepewności jeszcze większą w ich szeregu i nerwów. I rzeczywiście tego seta udało się wygrać 21-19. Drugiego trzeba przyznać, że dosyć szybko przegraliśmy i gładko. I w trzecim secie już walka na całego na noże, te przysłowiowe. Do przerwy prowadziliśmy 11-10, bardzo wyrównany pojedynek. Mówię tak już szczegółowo, bo jak widzisz po 12 latach mam go bardzo dobrze przed sobą. Do momentu 16-12 prowadziliśmy w tym trzecim secie, gdzie grało nam się naprawdę bardzo dobrze. 16-12 i po wcześniejszych bardzo dobrych zagrywkach moich zepsułem serwis na Majin, na dziewczynę i to był taki troszeczkę kluczowy moment. Nie chcę powiedzieć, że zdecydował o przegranej, bo później za chwilę dojdziemy do tego, jak te sytuacje się jeszcze zmieniały. Ten serwis troszkę nas zabił z rytmu. Chińczycy zaczęli odrabiać stratę do tego stopnia, że wyszli oni na prowadzenie 18-16 i wszyscy myśleli, że de facto już byli blisko, mieli ich Chińczyków na widelcu, ale się posypało. Nic z tych rzeczy, zaczęliśmy gonić, było po 18. Później Chińczycy znowu wyszli na prowadzenie do 20-18. Oczywiście znowu wszyscy myśleli, że już jest po ptakach. To jest koniec. Tak. I w tym momencie widzieliśmy olbrzymie nerwy u Chińczyka. Ja pamiętam jak dziś w grze mieszanej mężczyzna rzadko kiedy wyrzuca po przekątnej, tak żeby zawodnik z pary przeciwnej atakował na partnerkę. W tym momencie Chińczyk, który był bardzo mocno atakującym, miał dziewczynę po prostej, ale jak ja zobaczyłem, co on zaczął wyprawiać, to dwa razy pod rząd wybiłem mu po przekątnej, bo on nie zmieścił się nawet ze smeczem w jednej sytuacji, nawet w korcie, w macie. Także było widać, że po prostu strasznie taki totalny out. Chyba zamykał oczy po prostu i grzał przed siebie, tak to wyglądało. I zdobyliśmy nagle my 3 punkty z rzędu i mieliśmy 21-20 i mieliśmy tą jedną słynną lotkę meczową. I pamiętam jak dziś retur mocny na ciało zagrał Xu Chen na mnie. I ta lotka doskonale wiem po fakcie i nawet jeszcze, może nie to, że w trakcie lotki, akcji, ale ona tak na 3-4 centymetry wylatywała w aut, ale ona leciała bardzo szybko na mnie. Na klatę tak zwaną, ja zareagowałem, już nie było nie miałem możliwości czasu, żeby zrobić Matrixa i odsunąć od tej lotki. Zagrałem, lotka po prostu, można powiedzieć, na taśmie stanęła i nie przewinęła się niestety na drugą stronę. I doprowadzili do wyrównania 21-21. No, Nadia wspominała też kiedyś, chyba tutaj też w tym wywiadzie, że z Chińczykami, tak powiem w skrócie, ciężko jest wygrać na przedłużenie, jak się ma tylko jedną szansę. I oni rzeczywiście w tych grach na przedłużenie
zawsze byli bardzo mocni i uczulał nas nawet nasz trener Kim Il-man, Koreańczyk, który sam twierdził i wiedział, że nawet i Koreańczycy, Indonezyjczycy czy Japończycy nie lubili grać z Chińczykami na przewagi, bo było z nimi zawsze bardzo, bardzo ciężko. I finalnie troszkę my tej presji w końcówce nie wytrzymaliśmy, zepsuliśmy return i przegraliśmy 23-21. No, było bardzo blisko, atmosfera była niesamowicie ta gorąca w hali, bo cała hala, kilka tysięcy ludzi, bo to był ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, wręcz kipiała i nie dało się odczuć tego, że ta sympatia była zdecydowanie po naszej stronie, z racji tego, że graliśmy po pierwsze w Londynie, czyli u nas w Europie, a po drugie, no nie my byliśmy, delikatnie mówiąc, faworytem tego pojedynku i tym bardziej, no szkoda. Ja pamiętam też, mówię, całą tą otoczkę, całą atmosferę, która się działa wtedy w hali i to wspominam bardzo, bardzo dobrze, pozytywnie. Ale niestety ta jedna lotka zaważyła na tym, że pożegnaliśmy się z igrzyskami. Ja powiem szczerze, że bardzo, bardzo długo bolało to, ciężkie miesiące. Po dwóch latach, nawet nie chcę powiedzieć, że bym troszkę zagalopował, jakbym powiedział, że zdecydowałem się, bo odważyłem się obejrzeć ten mecz. Został nam ten mecz po prostu puszczony po dwóch latach. Niespodzianka, na konsultacji byliśmy takiej wypoczynkowo-leczniczej przed następnym zgrupowaniem cięższym w Armamowie i tam członkowie zarządu postanowili jeden wieczorek zrobić taki relaksacyjny i przypomnieć pewne wydarzenie sprzed dwóch lat. To był dopiero relaks. To był dopiero relaks, ale po dwóch latach faktycznie byłem w stanie dopiero przypadkowo obejrzeć ten mecz, mimo tego, że analizowałem go bardzo długo, siedział on w głowie. Ja, szczerze mówiąc, ostatnio miałem przyjemność jako kibic być w Paryżu na Igrzyskach 8 dni i byłem też na badmintonie w fazie grupowej, ale później też i widziałem jeden dzień, jak były mecze już ćwierćfinałowy i wszystko do mnie wróciło. Ja dopiero tak naprawdę, że gdzieś tam ludzie emocjonowali się tymi meczami grupowymi, ale prawda jest taka, że od tych ćwierćfinałów zaczyna się prawdziwy badminton, prawdziwa walka o medale olimpijskie, po prostu, krótko mówiąc. I nie ukrywam, że to wszystkie te myśli z tego pojedynku, ta jedna lotka, ten serwis, ta zagrywka, te zagrania, to jak się odwróciłem przy 21-20, jak zagrałem tą lotkę w siatkę, odwróciłem się do trenera Kima i sam mu pokazałem głową out, on tylko kiwnął głową, że out, ale gramy dalej. Ja wiedziałem, że ta lotka była mocno przez niego zagrana. Co mogę powiedzieć? Ból był niesamowity, ale jeszcze taka ciekawostka, jeżeli mogę kontynuować ten wątek, jeśli chodzi o tą parę, bo później, 4 lata później, spotkaliśmy się z nimi w grupie śmierci. No, pamiętam, wtedy z Nadią wracaliśmy po przerwie, Nadia po przerwie macierzyńskiej i umówiliśmy się na jeszcze, na last dance, tak to nazwijmy, ostatnią szansę, ostatnią próbę wywalczenia tego medalu, mimo tego, że ja miałem 40 lat w Rio de Janeiro. Nadia też po przygodach i zdrowotnych i po urodzeniu kolejnego dziecka. Ten last dance wyszedł całkiem nieźle, zakwalifikowaliśmy się na igrzyska do Rio, nie startując, nie grając największych turniejów w Azji. Nadia postawiła mi jeden warunek, że tak, ale nie jest w stanie wylecieć dalej niż poza Europę na kilka dni, a wiadomo, że wyjazdy do Azji wiązały się z tym, że 2 tygodnie no, na jeden turniej się nie opłacało. Także to była też taka ciekawostka, że pierwszy raz w tej naszej takiej mojej historii Igrzysk Olimpijskich nie graliśmy tych największych turniejów w Azji kwalifikacyjnych, tylko ewentualnie w Europie, które tam zagraliśmy 2 czy 3, czyli ta czołówka też nie do końca w ogóle wiedziała, co się z nami dzieje, gdzie my jesteśmy i tak dalej. I byliśmy takim małym czarnym koniem w tej grupie, gdzie rzeczywiście grupa śmierci, wspomniani Chińczycy, Su Chen, Fischer Petersen po raz kolejny. Lubiliście z nimi grać, tak naprawdę. Tak jest. I Adcock, gdzie oni wtedy byli wicemistrzami świata, byli na topie, także ta grupa była... Chris i Gabi, tak. Też nasi dobrzy znajomi z kortu i poza. Także grupa była od razu, bym powiedział, może nie do końca wymarzona, jeśli chodzi o drogę do medalu w ogóle, żeby wyjść z tej grupy. Pierwszy mecz z Duńczykami, przegraliśmy po dwóch setach wyrównany pojedynek i drugi mecz graliśmy z parą chińską. Mecz tym razem o być albo nie być w ogóle w turnieju olimpijskim. Taktyka na ten mecz była odwrotna, czyli pierwszego seta chcieliśmy dać Chińczykom się wyszumieć na lepszej stronie, tam były większe podmuchy tego wiatru, także zaczęliśmy na stronie słabszej.
przegraliśmy tego seta bardzo wyraźnie, 21-10 bądź do 9. To też była taka ciekawa historyjka, bo zwróciłem uwagę, jak boss bossów chińskiej reprezentacji Mao, trener, taki head coach, prawdziwy head coach, który tylko zawiadywał wszystkim, co się dzieje i ewentualnie pojawiał się na finałach olimpijskich gdzieś tam na krześle obok trenera. Taki, można powiedzieć, bardziej już trener celebryta, wiele, wiele lat. Wypuścił swoją dwójkę trenerów na ten pojedynek. Pierwszy set 21-10 albo nawet 9 dla pary chińskiej. I on sobie tam siedział tylko na trybunie za tym naszym pojedynkiem w pierwszym secie i poszedł, bo zaczął, że nic ciekawego tu się nie dzieje, poszedł oglądać inne pojedynki. W tym czasie, w drugiego seta, my wygraliśmy 21-9. I ja pamiętam, jak on leciał, biegł tam z tych trybun. Nie wiem, jak mu pozwolili, no miał plakietkę, wbiegł na kort do tych trenerów i zawodników. I to po prostu był ogień taki, że dostali... To nie była mowa motywacyjna i dyplomatyczna, motywacyjna po chińsku po prostu i tam leciały mocne słowa z mocnym głosem i dostali niezły wycisk. No i przeszliśmy na trzeciego seta i znowu mecz, trzeci set bardzo wyrównany. Przeszliśmy na lepszą stronę, przegrywając minimalnie i kończyliśmy na lepszej stronie. I doszliśmy do momentu, gdzie było 20-18 dla nas. I ja do Nadii mówię, mamy teraz dwie szanse i to się wszystko sprawdziło, nawet z tymi Chińczykami. Pierwszą szansę przegraliśmy bardzo szybko, 21-19. I ostatnią akcję, pamiętam jak dziś, rozplanowałem ją po prostu w głowie, bo byłem na returnie z prawej strony i zagrałem, serwowała Majin. I wiedziałem, że Chińczyk w takiej sytuacji nigdy nie zatrzymywał ręki. I tak, bo tak było wcześniej. Przypomniałem sobie lotkę, którą zagrał mocno w aut. A tutaj oczywiście nie nastawiałem się, że ta lotka będzie równie zagrana mocno w aut, ale że będzie na pewno nie wstrzymywał ręki, nie będzie subtelny, delikatny, czekał na swoją szansę, tylko będzie po prostu grzał. I zagrałem mu taką lotkę na wzlot troszeczkę na pół kortu, żeby mu z tej backhandowej strony mógł zagrać, zrobić swoje. Ja na to nie pomyliłem się w tej ocenie, rzeczywiście zagrał mocno do środka, na co ja się ustawiłem i skontrowałem w ciągu ułamku sekund, lotka poleciała po przekątnej mocno, że Chińczycy w ogóle tylko się popatrzyli i nikt nie wiedział, co się stało, ale mecz się zakończył po prostu bardzo błyskawicznie w tej akcji i faktycznie to taka była akcja, która była rozegrana i dostałem tą lotkę tam, gdzie chciałem. No nie chcę powiedzieć, że miałem szczęście, ale no Chińczyk nie... Przewidziałeś. Przewidziałem trochę przewidziałem. Oczywiście on mógł zagrać w inne miejsce, mógł po prostu zagrać, ale on grzał wtedy w środek i ja po prostu przeciąłem tą lotkę, żeby nie poleciała do Nadii do środka, tylko ja ją przeciąłem, skontrowałem tą mocną jak lotkę i wygraliśmy 21-19. I powiem Ci taką ciekawostkę, że w tym momencie pomyślałem tylko o jednym. Dlaczego tego nie udało się zrobić? Ja się nie potrafiłem cieszyć od razu z tego, że wygraliśmy z nimi w grupie, tylko pierwsza myśl to była ta myśl przez 4 lat. Taką krótką ciekawostkę, historyjkę śmieszną opowiem, bo po prostu po Londynie, jak wyjechaliśmy już z tych igrzysk, to był reset totalny, czyli człowiek chce odpocząć. W tej sytuacji, no tym bardziej, chciałem po prostu uciec z kraju. Pierwsza prawie, że lepsza wycieczka na wyjazd z partnerką do Cypru i na lotnisku szybko tam w miarę się przesiedzinaliśmy i jakaś już grupka, powiedzmy, która tam leciała na wczasy, już tam nas chwilkę obserwowali. Ja widziałem, że dwie kobiety troszkę tam, powiedzmy, po 50 się na mnie przyglądały i polecieliśmy. Wsiedliśmy do samolotu, między lądowaniem mieliśmy w Antalii i tam te panie były troszkę odważniejsze już po tym locie, podeszły do mnie w Antalii na lotnisku, zaczepiły mnie i jedna zadała mi pytanie, czy to pan jest Robert Mateuszek? Ja tak popatrzyłem, mówię tak, a ona w tym momencie, jej reakcja po prostu bezcenna, która jest ze mną do dzisiaj, mówi, Boże Święty, ta jedna lotka, Panie Robercie. I powiem tak, że uciekliśmy, szczególnie ja tak uciekłem przed dyskusją i o tym medalu niezdobytym i tak dalej, że okazało się, że finalnie polecieliśmy w to samo miejsce, na Cypr, do tego samego hotelu, do tego samego ośrodka i okazała się po prostu olbrzymim fanem sportu całego i przez tydzień czasu o niczym innym z nią nie rozmawiałem, tylko o meczu z Chińczykami. Także tak uciekłem. Czyli ja miałem takie doświadczenia, ty miałeś takie doświadczenia. Tak. Krótko mówiąc, ten 2012, już wiesz, dlaczego ja od tego zaczynam. To naprawdę było coś, bo wiadomo, że ci, którzy siedzą w badmintonie i znają twoje sukcesy, to oczywiście by powiedzieli, dlaczego nie rozpoczyna od Karlskrony, tam mieli złoto i tak dalej. Wiadomo, to było oczywiście wielkie wydarzenie,
ale ja specjalnie o tym mówię, bo to było coś takiego, że jednak, wiesz, igrzyska, to jest tak, że ci, którzy nie oglądają badmintona na co dzień, wtedy oglądają inne dyscypliny. Dokładnie, i dlatego wiedziałem, że to jest pierwszy punkt, dlaczego to poruszyłem i te wszystkie historie. A druga kwestia, tak właśnie kwestia emocjonalna, że właśnie tutaj chyba widzowie mają najlepszy dowód na to, że może minąć 12 lat, ty jeszcze pamiętasz szczegóły, kąty. Jeśli jesteśmy jeszcze we wspominkach, zanim jeszcze przejdziemy też później na inną dyscyplinę, to może cię zaskoczę. Nie wiem, czy pamiętasz, że w tamtym okresie, jak ja się przygotowywałem czasami do różnych komentarzy, zadawałem różne dziwne pytania i pamiętam, że pytałem cię też o rytuały startowe. Oczywiście będę chciał, żebyś sam to rozwinął, ale tylko na dowód mogę powiedzieć dwa słowa. Zarost i koszyki. Mam rację? Zarost i koszyki, dokładnie tak. Dokładnie tak. O co chodziło? O co chodziło? No, zarost to może i stare, nie stare, ale rzeczywiście nie goliłem się dzień przed startem. Także im turniej dłużej trwał, im dłużej graliśmy, to oczywiście ten zarost był coraz bardziej okazały, tak to nazwijmy. A koszyki to mówimy oczywiście o boksach na sprzęt, na ciuchy nasze, jak grałem obojętnie z takim partnerem i partnerką, nawet powiem ci, że nawet w lidze później, czy duńskiej, czy francuskiej po latach, to zostało mi to, że ja musiałem mieć swój koszyk po prawej stronie i przestawiałem po prostu, jak niektórzy nie wiedzieli, to przestawiałem, później tłumaczyłem, Nadia oczywiście wiedziała, także tutaj nie musieliśmy sobie niczego tłumaczyć, no, miałem taki przesąd. Myślę, że taka jeszcze jedna ciekawostka to było to, że no, chodziłem i zbierałem piórka. To też chyba gdzieś pewnie miałem w swoim notesie. Dosyć znana była to taka cecha moja. Troszkę mnie to uspokajało. Lubiłem porządek też na korcie, ale faktycznie dosyć ten kort miałem wysprzątany, tak to nazwijmy. Tak, tak. Myślę, że to może być akurat właśnie kwestia tych rytuałów. Mogła być nieznana niektórym ze środowiska badmintonowego. Część na pewno zna, ale większość ludzi, która ciebie zna i szczególnie funkcjonowała w tym okresie, na pewno, jestem przekonany, że zna i znała twój pseudonim Zico. Oczywiście ta większość wie, skąd to się wzięło, ale że dzisiaj nasza rozmowa jest po to, żeby dowiedzieli się też wszyscy pozostali. Proszę bardzo. Tak, no Zico większość oczywiście, szczególnie z naszego pokolenia, na pewno kojarzy takiego słynnego byłego piłkarza brazylijskiego. No, tak mnie nazwali starsi koledzy z podwórka. Kiedyś były inne czasy i człowiek na szczęście nie siedział w telefonie i nie szukał sobie aktywności i atrakcji w telefonie, tylko sport i wszystkie aktywności związane z tym na podwórku, na trzepaku. No, ja w piłkę grałem po prostu i dzień, i w nocy, i grając, nie grając w myślach, cały czas tą piłkę kopałem. Każdą wolną chwilę wykorzystywałem, żeby po prostu wyjść na podwórko i z chłopakami, czy ustawiać, czy na trzepaku, czy na kawałek trawnika, cegłówki, czy plecak, jako bramka. Jak nie było bramek, bo jak była bramka z siatką, to był rarytas. Wtedy też trzeba pamiętać, że nie było coś takiego jak orliki, albo no, ogólnie ta infrastruktura była całkowicie inna. Trzeba było gonić tę piłkę, jak się mocno strzeliło, bo nie, bardzo było, mocno gonić. Nie było siatki. Tak. I to wtedy nie, można tak, było długo gonić. Dokładnie. Ogrodzeń też nie było dookoła. Także ta piłka rzeczywiście od samego początku, ale ogólnie ja pamiętam w szkole podstawowej pan od WF-u wystawiał mnie do wszystkich dyscyplin sportu, jakie się dało. Nawet do siatkówki, do koszykówki, to też trochę śmiesznie, bo z racji mojego wzrostu, który nigdy nie był wysoki. Ale tak. Może w koszykówce byłeś rozgrywającym, ale to się jeszcze mogło jakoś... Nie, ale powiem ci, zaskoczę cię, bo nie doceniali mojego wyskoku dosiężnego i byłem często zbierającym z tablicy. Denis Rodman. To było w ogóle, tak, to było naprawdę coś dziwnego. Ja uwielbiałem te pojedynki, bo ze starszymi chłopakami, ja jeszcze wyższymi, miałem wyczucie dobre tego, oprócz tego wyskoku. Dobrze potrafiłem się w powietrzu jeszcze zachować i rozpychać z nimi i uwielbiałem walczyć po prostu w powietrzu, ale też i biegałem krótkie, szczególnie dystansy, byłem bardzo szybki. Ale piłka nożna była tym sportem numer jeden do pewnego momentu, kiedy w szkole podstawowej na ulubionej lekcji matematyki ktoś przyleciał i powiedział, że są właśnie zajęcia na hali sportowej, próbne zajęcia z badmintona. Nie wiedziałem w ogóle tak do końca, tak naprawdę, może nie chcę powiedzieć, że nie wiedziałem, co to jest, ale no nie interesowało mnie to wtedy na pewno. Bardziej mnie interesowało to, że mogę z lekcji matematyki, której nie lubiłem, nie cierpiałem, bo po prostu jako młody chłopak,
uciec, wyjść. Pierwszy się zgłosiłem w klasie, poleciałem na zajęcia z badmintona i tak zaczęła się moja przygoda z badmintonem, co ciekawe. Bardzo dobry trener Robert Panasiewicz, mój pierwszy trener, później Wspólnocie Warszawa, robił po prostu nabór w tej szkole. Także ta piłka nożna była oczywiście na pierwszym miejscu w dalszym ciągu. Zaprosił mnie na pierwszy trening próbny, pokazowy w tygodniu. Mi się to spodobało. Poszedłem na pierwszy trening próbny, pokazowy. Kolejna taka może ciekawostka, do której przejdę, jeśli chodzi o prawą, lewą rękę, bo nie wiem, czy masz to pytanie, czy nie masz tego pytania zapisanego. Tak, to jestem praworęcznym, piszę prawą ręką. Przepraszam, jestem leworęcznym, piszę leworęką, a tylko w badmintona gram prawą. To była taka ciekawa historia właśnie, że poszedłem na ten pierwszy trening i na treningu wziąłem rakietkę najpierw w lewą rękę, za chwilę przełożyłem sobie w prawą rękę i zacząłem tak odbijać jedną i drugą. Rzadka sprawa. Tener się rzeczywiście był lekko zaskoczony, no ale na drugim czy trzecim treningu po prostu zapytał się mnie, którą ręką chcesz, żeby się uczyć, bo nie da się. Ja na początku myślałem, że da się dwoma rękoma grać, bo to przecież fajnie. Nie mogę przekładać. Fajnie sobie przełożyć, po co mam się uczyć backhandu, jak mogę sobie przełożyć i uderzyć forehandu. Swoją drogą często tak robiłem, później nawet jeszcze, dopóki mogłem na różnych, powiedzmy, zawodach dla dzieciaków. No i ja troszkę nieświadomy powiedziałem, że wszystko robię lewą ręką, to w badmintonach chcę grać prawą. I tak została prawa ręka. Finalnie uważam, że trener tutaj popełnił lekko, jednak mały błąd, patrząc z perspektywy teraz oczywiście czasu, czyli tych gier podwójnych, jakie utrudnienie jest w zestawieniu zawodnika leworęcznego tak. z praworęcznym. Wykorzystać to jednak, tych leworęcznych jest niewiele grających, tak. A jak jesteś naturalnie leworęczny, mogłeś przez całą karierę być tym utrudnieniem, Dokładnie, tym bardziej, że później no, takie nacje jak Malezja, nie Malezja, oni w tym słynęli, że jak ustawiali gry podwójne, czy mężczyzn, czy mixta, to ustawiali właśnie leworęcznego zawodnika z praworęcznym, bo to rzeczywiście duża gra na odruchach bardzo szybkich. Można się po prostu nadziać na ten forehand, gdzie człowiek myśli, że jest backhandowa strona. Tak w skrócie. No oczywiście ja nie mam tego za złe trenerowi Robertowi Panasiewiczowi, którego serdecznie pozdrawiam, bo to on zrobił od małego kapitalną robotę. Trochę przypadkową, jak widzimy. Chyba często i wiele takich historii. Niestety w Polsce i w sporcie jest takich trochę lekko przypadkowych. Tak intuicyjnych. Intuicyjnych i tak dalej. W każdym razie ja poszedłem do tego badmintona. Trenerowi postawiłem ja wtedy jeszcze warunek. Ten też był cwany, że mnie wysłuchał. Inteligentny i mądry, że gram piłkę nożną i ja nie mam zamiaru w ogóle rezygnować z piłki nożnej dla badmintona. Trener wiedział, że nie ma szans na początku z piłką nożną. I prawdę mówiąc robił to na tyle cwanie i mądrze, że praktycznie każdy trening zaczynaliśmy rozgrzewką meczem piłkarskim. Czyli ja byłem już happy, byłem zadowolony. Kontynuowaliśmy to wiele, wiele lat. Trener widział, bo ja miałem 12 lat, jak zacząłem grać, ale po prostu później z czasem, to nie trwało kilka miesięcy, to trwało kilka lat tak naprawdę, bo ja jeszcze do 15 roku życia, czyli 3 lata można powiedzieć, grałem i w badmintona i w piłkę. Ale trener coraz częściej po weekendach, kiedy wracałem w poniedziałek na trening, czyli po meczu piłkarskim, gdzie byłem cały posiniaczony, cały poobijany i nie mogłem się ruszyć, trener zaczął coraz bardziej na mnie delikatnie mówiąc, wywierać presję, że Robert, tak długo nie pociągniesz, nie da się, będziesz musiał zaraz wybrać. Nie chciałem tego robić, bo zaczęło mi się podobać też badminton bardzo, bardzo mocno. I zacząłem myśleć, jak po jakichś tak pierwszych turniejach, to wiadomo, że nie ma lepszej motywacji, jak się gdzieś tam wygrywa. Do tego sprawia to frajdę, jak się cieszy tym wszystkim. No i ten badminton tak bardzo mocno mnie wciągnął. I później kolejny, nie wiem, czy chcę powiedzieć przypadek, czy nie przypadek, ale myślę, że bardzo ważny moment w moim życiu. To pierwszy trener chiński, Chuyu Ling. On był też trenerem Jacka Hankiewicza, tutaj, którego miałeś przyjemność gościć. Oczywiście. W programie i doskonale znasz. Wtedy powstał pierwszy ośrodek przygotowań olimpijskich w Olsztynie, gdzie trenowała elita, starsi, wtedy to jeszcze seniorzy się nazywali, teraz elita. I ten trener chiński namówił władze związku, żeby wprowadzić młodych zawodników do tego ośrodka, żeby wziąć najzdolniejszych zawodników z młodego pokolenia. I on jeździł po turniejach i wybierał. I na jednych z mistrzostw polskich wtedy to były, teraz to jest olimpiada młodzieży, 15-latków. Ja grałem z rok starszymi zawodnikami w singla, bo kiedyś grało się wszystkie trzy gry. Nie to co teraz, niestety, wczesna specjalizacja. Trzeba było być wszechstronnym. I ja grałem w trzy gry singla, debla, mixta na każdym poziomie, gdzie tylko się dało.
w singla, wtedy pamiętam, zdobyłem medal, wygrałem ze starszym o rok zawodnikiem i ten Chińczyk mu powiedział, pokazał na tego małego, że tego małego chce, żeby do Olsztyna ściągnąć. No i to zaczęły się schody, jeśli chodzi o piłkę nożną, wyjazd z Warszawy, bo w tym samym czasie, jeśli chodzi o jeszcze o wątek tej piłki nożnej, taka ciekawostka jeszcze, że w tym samym czasie ja byłem zawodnikiem Polfy Tarachowin, pamiętam do dzisiaj. Jeździliśmy do takiej tutaj rozgrywki warszawskiej, okręgowe i tak dalej, i tak dalej. I wygraliśmy z Legią Warszawa 6-5. W ostatniej akcji meczu strzeliłem bramkę. Troszkę nie przepisało, ręką sobie pomogłem. Mieliśmy problemy potem z wyjazdem z Łazienkowskiej z autokarem, ale wygraliśmy 6-5 i wygraliśmy 3-0 z Polonią Warszawa i tak się złożyło, że strzeliłem 3 bramki i ta piłka naprawdę też szła w dobrym kierunku i dostałem propozycję dołączenia do szkółki wtedy, może wtedy też takich nie było takiej nazwy jak szkółka, ale do Legii Warszawa, żebym dołączył do drużyny, poszedł też tam do szkoły i zaczął się rozwijać piłkarsko, a w tym samym czasie dostałem propozycję od kadry narodowej, od Chińczyka, żeby wyjechać do Olsztyna. Jako 15-letni chłopak, rodzice, nie do końca im się to podobało w tamtych czasach, wyjazd nagle, żeby młodego chłopaka, młode dziecko wypuścić w świat, tak to nazwijmy, nie było telefonów komórkowych, tak. Nie było takich możliwości, żeby sobie zadzwonić 5 razy dziennie. Ale taka ciekawostka, mój tato grał całe życie w piłkę nożną. I teraz musiałem przekonać tatę i powiedzieć, że ja chcę grać w badmintona. W latach 90. ten badminton w Polsce nie do końca był, delikatnie mówiąc, rozpoznawalny nawet jeszcze. I ten trener wspomniany, Robert Panasiewicz, zrobił tutaj kapitalną robotę. Potrafił tak inteligentnie porozmawiać z moimi rodzicami, bo widział, że ja chcę pojechać i spróbować tam właśnie prawdziwego tego świata już badmintonowego, ten Chińczyk, ten trener, to wszystko robiło na mnie wrażenie i kadra narodowa seniorów, ośrodek przygotowań olimpijskich, to już są poważne nazwy. No ale tutaj jednak Legia Warszawa. Tak, oczywiście. Też nie byle to kusi. No a kusi. Poza tym, no, jeśli ma się pseudonim Zico, to znaczy, że w tej piłce całkiem sobie nieźle musiałeś radzić. Tak, wychodziło na to, że coś tam sobie radzę w tą piłkę i sprawiało mi to olbrzymią przyjemność. I podjąłem wtedy po prostu ja decyzję jako młody chłopak, że porozmawiam z ojcami, że chcę spróbować badmintona. No już nie mówię, że przez następne 2 lata jeszcze ile miałem sytuacji, że jak przegrałem jakiś mecz badmintona i rakietki latały po całej hali i mówiłem, zapowiadałem, że rzucam wszystko, pierniczę, to ja wracam do piłki nożnej i chcę grać w piłkę, ale jednak ten magnes był większy, silniejszy. Ludzie dookoła, ten trener robił kapitalną robotę, on mnie wprowadził taki wyższy poziom treningów 2 razy dziennie już, nie nagle kilka razy w tygodniu, tylko 2 razy dziennie profesjonalny trening pod okiem właśnie takiego szkoleniowca. On też mnie bardzo mocno pilnował. Starsi zawodnicy, do których chciałem cały czas zdążyć, ciągnąć cały czas ten poziom. No i tak ta przygoda poszła w kierunku badmintona. I tak później były kolejne sukcesy, o których już trochę rozmawialiśmy, a ja teraz chcę zmienić, bo to oczywiście była piłka nożna, były różne dyscypliny, był badminton, a teraz wiem, że jest boks. A teraz jest Legia, czyli powrót po latach, może nie do... Ostatni wątek naszej rozmowy zapowiadam. Ostatni wątek naszej rozmowy, czyli tak. Jak to się stało i co w tym boksie robisz? Tak, 3 lata temu z ciężkim bólem serca, mimo wszystko po 30 paru latach badmintonie byłem już trenerem kadry, też pracowałem jako dyrektor sportowy, ale też trener kadry w Polskim Związku Badmintona. Poczułem jakiś taki moment w swoim życiu, że potrzebuję jakichś zmian, żeby sprawdzić się, czy na pewno chcę być trenerem. Czy bardziej może gdzieś menadżersko się rozwijać. Nie ukrywam też, że sytuacja wtedy w Polskim Związku Badmintona, no nasze trochę gdzieś tam delikatnie drogi się rozjechały i mój zamysł i praca, mój styl pracy trochę różniły się od tego, w jakim kierunku badminton powinien pójść, ale ten temat, wątek zostawmy. W każdym razie kilka czynników znowu w moim życiu złożyło się do kupy. Pojawiła się propozycja, powstał bardzo ciekawy projekt. No i ludzie przede wszystkim. Ja zawsze gdzieś starałem się otaczać ludźmi przede wszystkim z sercem, którzy chcą coś ambitnego zrobić profesjonalnie. A przede wszystkim są dobrymi i szczerymi ludźmi i takimi się staram otaczać. Stąd powstał projekt Polsat Boxing Promotion. Powstała taka spółka, której celem było odbudowa boksu olimpijskiego
w Polsce, bo też gdzieś te tradycje zanikły. Jak widzimy, ten boks troszeczkę podniósł się, ja nie chcę powiedzieć oczywiście, że dzięki nam, bo tutaj projekt jest głównie nastawiony na odbudowę tam od spodu, od młodzieży. No, a zaraz przejdziemy do tego, że mimo wszystko Polski Związek Bokserski też tutaj zauważył naszą dobrą pracę i nawiązaliśmy bardzo mocną współpracę. W każdym razie bardzo długo się zastanawiałem, bo wtedy pamiętam, był trenerem głównym, jeśli chodzi o badminton, był Steven Butler, Anglik, z którym bardzo szczerze rozmawiałem, którego bardzo ceniłem, ceniłem jego zdanie i wiedziałem, że mogę z nim szczerze o wszystkim porozmawiać, żeby też mi też chciałem poznać jego opinię. On widział, co się dzieje tutaj, widział też po mnie, że gdzieś troszeczkę mnie ciągnie może w innym kierunku. A tutaj projekt właśnie Polsat Boxing Promotion, czyli telewizja Polsat, prezes Solosz, który też zawsze miał gdzieś w sercu ten, przepraszam, boks, widzisz, ten badminton. Ten badminton jest w sercu najgłębiej. Wyobraź sobie, jak muszę powiedzieć, PZB, albo PZBAT, to dopiero się dzieją rzeczy. Tak, pewnie zamiennie używasz. Tak, muszę bardzo się przez chwilę zastanowić, wziąć oddech i wtedy wypowiadam dany związek. Tak. Także pan Fiodor Łapin jest wiceprezesem tej grupy Polsat Boxing Promotion. Emil Jędrzejewski, mój przyjaciel, i Fiodor też mój przyjaciel. Głośne nazwiska, szczególnie jeśli chodzi o pana Fiodora Łapina, który był ostatnim trenerem mistrzów świata w boksie, co prawda zawodowym w Polsce, ale naprawdę najwyższa półka światowa, którego bardzo cenię. I Paweł Gaser, który był moim trenerem przygotowania fizycznego, moim Nadi. Ja to on mnie przygotowywał do igrzysk przede wszystkim już w Pekinie i w Londynie, gdzie byłem przygotowany naprawdę bardzo dobrze przy współpracy z trenerem właśnie Kimem z Korei. I oni ten projekt otwierali sami, o co tak naprawdę. I zaprosili mnie do tego projektu. Widzieli, że mogę być jakąś wartością ciekawą, nową, nowe też spojrzenie, ale też no, zbierali taką fajną ekipę, która chce coś dobrego i pozytywnego zrobić w sporcie przede wszystkim, dla sportu. I po kilku długich, ciężkich miesiącach i nocach nieprzespanych, po rozmowie właśnie z trenerem, rozmowach, zdecydowałem się spróbować, żeby sprawdzić właśnie, w którym kierunku chcę pójść. Tam zostałem dyrektorem operacyjnym we spółce Polsat Boxing Promotion, a po kilku miesiącach panowie obdarzyli mnie takim zaufaniem i pełnię tę zaszczytną rolę prezesa klubu bokserskiego Legia, czyli ta Legia jednak gdzieś tu w sercu tyle lat była, tliła się, czekała. Nie. Wtedy jej nie wybrałeś? Wtedy jej nie wybrałem. Ona czekała, ona po latach czekała i teraz wybrała mnie. Co prawda nie piłka nożna, tylko klub bokserski Legia z tradycjami, ci wszyscy medaliści olimpijscy, starzy byli, ten klub, gym cały na fortach Bema, na Bemowie, to my tym zawiadujemy. Tam powstał ośrodek tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia, już bym powiedział, nie mówię teraz o murach samych i budynku, ale stworzyliśmy młodym zawodnikom w Polsce warunki, no, jakie nie mogą się naprawdę tutaj. Najlepsi zawodnicy na świecie mogą się pochwalić takimi zawodnikami, czyli mają wszystko od trenerów. Sprawdziliśmy trenera z Kuby na początku, Kubańczyka, dwukrotnego mistrza świata w boksie. Cały sztab szkoleniowy, fizjoterapeuta, profesor od hipoksji, Miłosz Czuba. Także tutaj ten projekt naprawdę rozrasta się i od samego początku stworzyliśmy te warunki. Działamy 3 lata, po roku czasu, w tamtym roku zostaliśmy jako klub bokserski Legia mistrzami Polski, najwięcej medali mistrzostw Polski, seniorów, już młodych chłopaków, którzy zdobyli 5 finałów na 5 zawodników, 4 złote medale, w tym 1 wewnętrzny finał. Także ciekawy bardzo projekt. Nie ukrywam, że bardzo dobrze się realizuje i czuję. Oprócz tego tam działa jeszcze Fundacja Tradycja Olimpijska, którym też mnie panowie zrobili prezesem. Także jest tych obowiązków sporo. Odbieram to też o tyle pozytywnie, że naprawdę dużo nowych rzeczy się nauczyłem i uczę cały czas. Już przeszedłem troszeczkę na inny poziom taki menadżerski. Organizowaliśmy też w pierwszych 2 latach mnóstwo eventów gal bokserskich i zawodowych połączonych z boksem olimpijskim. Czyli wprowadzaliśmy ten boks olimpijski też na galę boksu zawodowego w telewizji Polsat. Także naprawdę dotknąłem też takich trochę innych rzeczy od środka, które bardzo mi się podobają. Cele są bardzo ambitne. Projekt jest nastawiony na Los Angeles 2024. Tak jak powiedziałem, nazwaliśmy też współpracę z Polskim Związkiem Bokserskim, bo pan Fiodor Łapin
został koordynatorem wszystkich grup męskich. Od stycznia przejęliśmy też to właśnie szkolenie przy tam trener Fiodor Łapin plus Grzegorz Proksa, którego też jeszcze warto powiedzieć, były mistrz Europa jest naszym dyrektorem sportowym w Polsat Boxing Promotion, został trenerem głównym kadry narodowej od stycznia, w ciągu kilku miesięcy, gdzie wydawało się, że są bardzo nikłe szanse na wywalczenie w ogóle kwalifikacji olimpijskiej. Panowie zrobili rzecz niesłychaną i dwóch zawodników wprowadzili na igrzyska. Dziewczyny, trzy zawodniczki, dwa ćwierćfinały, jeden Julka Szeremeta, wicemistrzostwo olimpijskie. Także ciekawa ścieżka. No właśnie, zatrzymajmy się. Ja ci specjalnie przerwę, dlatego że za chwilę musimy podążać już do następnego elementu programu, ale mi widzowie, nie tylko badmintonowi, generalnie sportowi, nie wybaczą, jak nie zadam ci tego pytania. I poproszę o krótką odpowiedź i bez tego backgroundu, który przetoczył się przez sieć, bo się pewnie domyślasz, co mam na myśli. Mnie interesuje tylko samo to, co znaczy ten medal Julki Szeremety, ten srebrny medal dla polskiego boksu, dla rozwoju tej dyscypliny. No to jest skok tak naprawdę na inną planetę. To wynosi całą dyscyplinę. Mimo tego, że ten boks już miał tych medali, nie każdy wie, jeśli chodzi o historię zdobytych medali olimpijskich, boks jest drugą dyscypliną po lekkoatletyce. Także tych medali było bardzo dużo. Ale była bardzo długa przerwa, dziura, tak to nazwijmy, czarna, wręcz 32 lata boks czeka na ten medal. I to tak naprawdę wygląda, jakby ten medal naprawdę był pierwszym w historii wręcz, a jest pierwszym w historii boksu kobiecego. Także myślę, że tutaj zrobi też kapitalną robotę, jeśli chodzi o młodzież, ale też i właśnie ten boks damski, który pokazuje, że jest bezpieczniejszy przede wszystkim, bo są tam zabezpieczone kobiety walczą w kaskach. Mimo tego, że Julka finał miała bardzo trudny, ciężki, zawodniczką z Tajwanu, gdzieś tam sporo kontrowersji, ale poradziła sobie wyśmienicie, przede wszystkim dochodząc do tego srebrnego medalu i już widzę, że po prostu, no aż chce się teraz pracować i więcej robić do tego boksu olimpijskiego. No bardzo żałuję, że badmintona, no, nie chcę powiedzieć, że nie mamy takich samych wyników, że niestety wypadliśmy drugi raz z igrzysk i chciałbym naprawdę, już pamiętam kiedyś po Rio i po Londynie mówiłem, że chciałbym usiąść sobie w tym fotelu i popatrzeć, jak polscy badmintoniści albo jakiś polski badmintonista będzie w tym ćwierćfinale i że będę oglądał, jak ta jedna lotka przewinie się na stronę Chińczyków. Dzięki, Robert. Teraz oczywiście, jak jesteśmy w tym klimacie pojedynków, bo mówiliśmy sporo o boksie, to czas w naszym programie na pojedynek. W takim razie, drodzy moi, jest walka. Trzeba się dowiedzieć, jak będą wyglądały zasady. Was tutaj zapraszam z dwóch moich stron. Iwona Zakrzewska, Robert Mateusiak, pojedynek oczywiście bardzo poważny, o wielką stawkę, ale z wielkim uśmiechem, jak zwykle w programie Rozmowy Rakietowane. Bawimy się dobrze badmintonem. Gramy do 7 punktów wygranych. Kto pierwszy zdobędzie 7 punktów, ten wygrywa. I dwie, można powiedzieć, takie zasady, mini smaczki, które po prostu, wiadomo, nie występują normalnie w meczach badmintona. Czyli w pierwszym, poproszę cię, Robert, o twoje flagowe zagranie. Od razu pytanie, co to będzie? Zbicie siatki może. O, no właśnie, też to tradycja. Dawno tego nie robiłem. Netkill będzie. Okej, w pierwszej akcji. Się potrafię. No właśnie, w pierwszej akcji Robert ma przymus zastosowania netkilla, zbicia z nadsiatki. Druga akcja, zagrać się właśnie razem z Iwoną słabszą ręką. Potem wracacie do swoich tradycyjnych, czyli prawych, mimo że ty, wiadomo, jak jesteś leworęczny. Dawno temu. O czym wspominałeś, tak. ale generalnie już. Tylko już piszesz. Tak. Słuchajcie, jesteście gotowi? Jesteśmy. Oczywiście. Jesteśmy, na całego. Zawsze. Zaczynamy. Drodzy Państwo, oto mecz specjalny w Rozmowach Rakietowanych. Po mojej prawej ręce Iwona Zakrzewska, WWL, Badminton Club Markowi Amarki. Wielkie brawa! Brawo! Po mojej lewej ręce. Nie grający singla już od niewiadomych czasów, tylko dinozaury to pamiętają. Obecnie reprezentujący klub bokserski Legia Warszawa, Robert Mateusiak! Lotka w rękach Roberta Mateusiaka, 0-0, Mateusiak to serve. Aj, i pięknie. To jest właśnie ten słynny netkill, który pamiętam jeszcze z dawnych czasów, kiedy komentowałem jego mecze 1-0. Nie dało się ustrzec przed tym zagraniem. No to mam wrażenie, że troszkę gra zyska inną płynność, no ale próbujemy. W końcu to zabawa, lewa ręka,
Akcja numer przepraszam, dwa. Przepraszam, proszę bardzo. A, pyłki. No tak, proszę Państwa, klasyka. Robert mówił w wywiadzie, gdyby ktoś nie wierzył, pyłki wszystkie pozbierane. Uwaga, gramy drugą akcję. Nie wiem, czy ktoś włączył slow motion, ale akcja była wolniejsza. Się przestraszyłem już. Jest 2-0. Było blisko pięknego zagrania. 2-0. Wyglądało, było blisko. Męczy Iwona tymi klirami, a i było już niebezpiecznie, było niebezpiecznie, zapędzony, czułem. Zostałem zapędzony tak. Już tam, Kozi róg, backhandowy. Ale jest 3-0, jest taka seria Roberta, no ale zobaczymy. Iwona teraz na pewno odpowie jakąś szarżą. A, jest pierwszy chciałem ja zagrać po siatce, nie udało się. No tak, jest 3-1, błędy się zdarzają. To jest właśnie clue sportów rakietowych. Ależ skrót, genialny, skontrolowany. Myślałem, że będzie to samo zbicie będzie co pierwszy raz. Prawie. I jeszcze ten zwód się liczy, żeby tak. Intencję pokazała inną, a zagranie... Bez szans. Tak. O, ale pięknie. Przepraszam, musiałem zrobić nawyk ze starych lat. Ten poprzegon. Tak, ale powiem ci na centymetry. No idealny ten skrót. 4-2, Mateusia. Świetne rozprowadzenie, no, można powiedzieć taka koperta klasyczna, wszystko zagrane ładnie. 4-3, Zakrzewska serwuje. Najdłuższa akcja meczu, korytarz deblowy. Nie udało się zmieścić Robertowi. Tak, to jest out? To jest out. Czy pan John McEnroe chce się pokłócić na decyzję? Całe życie to było idealne zagranie. 4-4, mamy remisowo. Musiałem, to takie nawyki tak. Też na zasadzie. Drive taki poszedł, drive ostry. Bardzo płaskie zagranie, 5-4, jednopunktowa przewaga. Chińczycy też wiedzieli, że jak tutaj lotki zagrali, to potem było ciężko już. No tak, tak, no to już jest nawyk, ciągnie wilka do lasu. Niestety przydarza się, jak to niektórzy mówią, niewymuszony błąd, ale wymuszony przez to bardzo głębokie zagranie Roberta. Taki jest stan rywalizacji? 6-4, czyli no, dwie lotki meczowe. No, tam Roberta nie było. No, nie tym razem. Nie tym razem, świetnie. Iwona wyczuła. 6-5. Zmniejszone straty. Kolejna lotka autowa. Nie, nie ma tutaj między nami żadnego spięcia. Wyraźnie, wyraźnie. Jest remis. Czy gramy na dwa punkty przewagi, czy na przewagi? Nie, tu będzie złoty punkt. Gramy jak w ekstralidze badmintonu. Czy muszę atakować od razu? No, może być słynny netkill albo inne zagranie. Zobaczymy, co też Iwona zaproponuje. Kto tę akcję wygra? Ależ emocje! Jest lotka autowa, Robert Mateusiak. Wielkie brawa. Dzięki. Dzięki wielkie.
No ja wam bardzo dziękuję, dzięki serdeczne, Iwona, za super mecz. Dzięki, Robert. Robert, słuchaj, z racji tutaj, że zwyciężyć się udało i z racji, że w ogóle u nas byłeś w programie Rozmowy Rakietowane, voucher do Klubu Kawiarni, tam i z powrotem, żebyś poszedł tam i z powrotem pożywił się, bo wiesz, w boksie to trzeba mieć jednak trochę pary. Dziękuję również Państwu, że byliście razem z nami. To był program Rozmowy Rakietowane. Zapraszam do tego, żebyście przybywali na nasz kanał YouTube Rozmowy Rakietowane i oczywiście także na Facebooka o nazwie Rozmowy Rakietowane. Marcin Cisowski, kłaniam się. Do zobaczenia.